kochani, no ale doszliśmy do tego sklepu Balc. Trochę się zeszło. Trochę się zeszło, tam Mariusz poszedł. Dobra, nie będę go nagrywał. Prawa autorskie. To jest dobra. Balc i wchodzimy do tego i szukamy co? A czy nie, chcemy pokazać wam te sukienki, a ja chcę sobie przy okazji zobaczyć tutaj, co ciekawego jest. Bo to już dawno nie byliśmy, a my jeździmy daleko wszędzie, a tu pod nosem mamy Balca. No, mam nadzieję, że tu muzyka nie gra. Coś gra. Tylko pierwszy idzie może sukienki, no, a ja pójdę idziemy. Sobie przejrzę tutaj. Dobra, to idziemy na dół, bo wiem, że chyba na dół to trzeba. Tak, iść. Wiem, że to na dole jest. A, takie fajne kącie. No, z drugiej strony spójrz. O, ale już nie było tego. Ale sobie się powaliło, nie chciała z nami jechać. To często przyjeżdżaliśmy, pamiętasz, dawania sobie chyba różne rzeczy? No, to chyba woli. Tu w lewo chyba trzeba, co? Lewi. Chyba tak. Też jest zewnętrzny, a to spraściała się, bo to nie ma. Kurde, pozmieniali. Jest, nie, dobrze. Dobra, starszy gdzieś jest. Tylko co leśnym drogą jest, nie? No. Drogą jest. Pauzi? Więc kochani, idziemy zobaczyć, wam nagrać, pokazać, czy coś będzie ciekawego. Zobaczymy. Najpierw poszukamy sukni. Szukamy sukni, ciekawe, czy będą suknie. Są? O Jezu, jaki wybór już widzę. Bolerko 70, drogie bolerko. Bolerko 70, ale tu wybór też jest. 150. Za 150 taka sukienka. To za ile? Za 230. Ale powiem, że zmieniło się, tutaj tak nie było. Powiem ci, że się zmieniło. A, to już podobnie pokazywałam. Tutaj co? Buciki są. Ładne. No, ładne są. I po ile te buciki? Poczekaj, co na jest? 20. 20 euro. Widzisz, to my powiem ci, drożej w Polsce płaciliśmy za buciki. Ja jak specjalnie w Polsce, to myślałam, że to drożej. Tu masz chyba restopki, tak? Tak. No są no, te same, na dole możesz to zobaczyć. Niedrogie są. To czerwone. To są inne już. No to chyba Vanessa by się bardziej tamte chyba podoba. To też ładne. A po ile to są akurat? Jakaś cena jest? Jest. A to już jest, zobacz, 95, o kurczę, to drogo. No, 100 jeszcze. No to też, to uważam, że to ładne to są. To za przecenie. Dobra. A to właśnie bez tych folii tak się prezentuje. O, zobacz, a nie, to wianek jest 45. Czy coś takiego. Tak, to chyba wianuszek jest, tak. A, do tyłu tam jest. Mhm. No, no, no. Tutaj jest za przecena. 39 i 130. Zobaczcie z ilu, ze 189. Jest cały komplet. Co to jest? To jest jakieś takie dziwne. To jest dziwne po prostu. To jest jak alba. Kurczę. No, to mi się wydaje. To jest jak alba. To mi się wydaje jak alba, nie? I? I u nas w Bochum. Widzicie? No. A to jakieś większe, 164. No. A, bo tu masz rozmiary 158. Masz to całe, widzisz, za 200 ze wszystkim. Tutaj są akurat duże. No, bo tu masz 164, 158. 152. A zobaczymy, co na 152. A to taka jest, nie chyba nie komunina, tylko taka. Nie, to taka, o, to prędzej. Za 280 drogi. No to widzisz, tam w Serdafie tańsze były, Adaś. Ma to. A ta? Ja nie wiem, jakbyś... 180. Jakbyś tutaj z tego wyszaka bardziej mi się wydaje. To są takie, wiesz... O, drogie też są. 300. Ale ładna jest. A tu też zobacz, jaka piękna. Za 200. I to z bolerkiem wszystko już chyba jest. No i tu jeszcze macie mniejsze, na 146. O, to jeszcze mam lepsze. Gabi, za 319, najdroższa chyba. Też 200. To taka bardziej kremowa to tak, jest. Tak, tak, tak. Jak jeszcze, o, czekajcie, tutaj jeszcze. Są garniturki. A, to są? Spineczki chyba. A, sówki takie.
No widzicie, nie ma tego dużo. Ale Gabi na Niemcy 35. Drogie. Ale i tak, jak się dla chłopczyków takie fajne krawaty są. Widzisz, dobrze, że kupiliśmy wianki, bo tu nie ma wianków. Ale za nie, bardzo. Zobacz. Krawaty, zobacz, muszki. Muszki. Szelki. Krawaty po ile? Po 23. Szeleczki. Po 35. Muszki są po 18. Koszule 45. No. Tutaj marynareczki w jakiej cenie są? $180. Jeszcze paski macie. Za 23. Tam są z tych marek, co byliśmy w Düsseldorfie. To? To jest taka. A no, to jest tej firmy. Ale ma. Też powiem ci, że o, i tu jest za 89, no. 140. No. Taka jest. Z takim brokacikiem, różyczki. Ładna jest, tu z kokardeczką. Gabi, to tą ręką tu mi machasz. Aha, może tak. No. No i zobaczcie, za 90 euro. To jeszcze Gabi znalazła za 80. 79 nawet. Tak, o. Już tu idzie tak. O, no tak wygląda. Z takiego, taka delikatna, z takim. Ładna jest. No, delikatna. Delikatna, taka. Może nie wystrzelowa jak Tete, ale śliczna. No. Podobna, ile? 70. Podaż sobie. Są tak wygodne. A teraz takie, zobacz, to jest takie z taką wielką klamrą są. Mhm. Droższe. Polecasz, Żali, polecasz takie buty. Świetne, ja w tym roku muszę sobie nowe kupić. Świeże. Bo moje już to takie, no, ściachane. Jeszcze będę ja takie kupię. A tu teraz taka nowa moda, wychodzi inne buciki. Też z tej firmy, tylko takie zapomniane. A te są zimowe. To są zimowe. Zimowe. Ja nie wiem już. Jakie cenie? Drogie. 120. No, takiego mnie ubrała nawet. Gabi znalazła sobie spodnie tu. Zobaczcie, ale ja to, wam co, powiem. Czeka, ale poczekaj, to jest właśnie to, co mi się podoba. Bardzo mi się podobają, ale w dotyku są mega. Zobaczcie. Z tyłu. Jak one pięknie się wyglądają. Są świetne, po prostu. Takie eleganckie do tego buciki. Piękne są. Ale zobaczcie, jaka cena. 150 euro. Ale jest w tym to mogłaby. To, co Gabi się podoba, to mnie cena dobija i po prostu ale tak powinna znaleźć sobie innego. Ale w tym mogłabym iść. Zobaczcie, do tego koszula elegancka i do tego jest marynarka. I taki strój zaraz. Boże, ty wchodzisz mi w kamerę, kurde. Zobacz, Adam. No to i ta kamerka 200. Ja ci mówiłem, ty za szybko pokazujesz. Dawaj to. Ty to nie umiesz, za 200. Ale fajna jest. Wykończenie. Nie wiem, jakby wyglądała w tym wszystkim, bo wiesz, inaczej się prezentuje. Ale ty nie lubisz takich kompletów. Ale ten zestaw mi się bardzo podoba. A, bo nie jest tani. Nie, nie, Adam. Mi podoba się, że jest... A najbardziej podobają mi się spodnie. Spodnie są świetne. Nawet mogę już bez marynarki, mogę coś innego pomyśleć. A, bo samych spodniach, w stanie kupić. Tak, ale spodnie są świetne, naprawdę. Co? Same mi się t-shirty podobają. Bardzo fajne, nie wiem, czy ktoś takie lubi, ale ja lubię. Tylko też 50 euro, to mi się dobra, podoba. Ja idę i przeprowadzę jakiegoś kolesia, który ma kasę, Gabi. Zobacz, fajne, ja lubię tak. No, tobie się ten sklep podoba. Ja zawsze bardzo uwielbiam, tylko że bardzo jest drogi. Fajny sweterek. 50, ale w ogóle w takim dotyku. No to jest w ogóle inny, inna jakość. Mhm. Jakie fajne sweterki kolorowe, jakieś fajne. Ładna, ty to taki sweterek sobie kup, kochana. Zobacz, Adel. Będzie zajebiście. Jaki fajny sweterek, jaki śliczny. Mnie to, tylko cenę interesuje. 130. No, fajny. Ale śliczny.
Dobra, idę do samochodu opłacić samochód. Ja na chwilę poszedłem opłacić ticket, znaczy bilet do samochodu. Gabi zostawić, to zobaczcie, to już jest kurde. Zobaczcie, na lato, jaka fajna bluzeczka, tylko nie do tego stanika. Znaczy, jakie fajne rękawy ma. Świetna jest, bardzo mi się podoba. No i cena to już, 50 euro. No, ale fajna, z taką tutaj, z taką podkładką tutaj, nie widać tak za bardzo, jak się ma brzuszek, albo coś się przytyło. Fajna jest taka, jak taki nietoperz, fajna. Szmateling, motylek. To taka już jest, wyszukałam z Only. Też taki zwykły t-shirt, ale to taki jest z takiego jakby, nie wiem, nie wiem z czego to jest, ale jest tak fajny materiał, tak się fajnie układa na ten, bardzo fajny. To nie jest t-shirt taki zwykły, tylko to taki z innego materiału, ale fajny. Nawet widać rękawy inne są takie. Fajna jest ten. Byliśmy w Only ostatnio i nie było tam nic w Düsseldorfie. Także taką podobną miałam też tutaj, ale ta nie. Taka. Za krótka. Tutaj bardziej dla takich szczuplutkich, znaczy szczuplutkich takich, no. Bez takich... problemu z brzuszkiem. Zgadza się. Gabi zauroczyła się. Tak, ta sukienka mi się bardzo podoba. Zobaczcie, ona z tyłu. Gabi też będzie miała komunię. Wydaje mi się, że ładnie wygląda. Oczywiście mam ciemne majteczki, to nie patrzcie na to. Ale jest śliczna. Tutaj ma takie... Tutaj jest taki... No, przepraszam. Co? To? Kogo przepraszasz? Taki paseczek, piękna jest na lato, śliczna, tylko tutaj troszkę taka mogła być, ale okej jest. Nie powiedzcie, że ona jest nieładna. Śliczna. No. A i cena ładna. Ona, w sumie ona i tak na sprzedaży ją wyszukała. Nie wiem, tam masz, musisz mieć cenę oddać. Weź trochę 80 ze 150. Ale to jest głys. No, powiedzcie mi, czy nie jest ładna. Śliczna jest. Widzicie, ja nie lubię sukienek, ale ta mi się podoba. Ta mi się podoba, bo ładnie leży tutaj. Tu jest ładnie, nie widać mojego tego brzuszka, tu ładnie wszystko, dekolcik jest. Śliczna jest na lato. A to tak wygląda. To już bardzo ładnie. Fajna też jest. Tylko że ona jest nie na krótki rękawek na lato, tylko taka jest, nie? Ale ładna jest. Też ładnie leży tutaj. No. Jednak są sukienki, które mi się podobają. No popatrzcie, no. W tych skarpetkach najlepiej wygląda. No, wiadomo. No, dobra, teraz spodnie poprzymierzam. Dobra, to się rozbiera. Wszyscy oglądamy. I podnosimy? Już. Ja jestem stu, a Gabi jest stu. Taki t-shirt przymierzam sobie. Jedyny plus to, że za przymierzanie się nie płaci. No nie, ale zawsze przymierzyć może, zobaczyć, czy fajna jest. Jest taki t-shirt, ale on taki też fajny, taki gatunkowo jest. Fajny jest. Zobacz, tu znalazłam taki sobie t-shircik. Bardzo fajny i też bardzo fajny. To może nie będzie nam widać, no, tak? Ale jest naprawdę tak super, z takim gatunkowo. No ale niestety te bluzki też są... drogie, bo nie wiem, ile tam musisz zobaczyć. 55. 55 euro. Ale bardzo fajna jest. To nie są takie zwykłe t-shirty, to nie. Taki inny już gatunek jest. No niestety. Ja to mam pecha, widzisz? Są ciuchy, które mi się podobają. No mówiłem, musisz sobie innego faceta. No. I teraz ja myślę sobie spodenki, chcę przymierzyć je. I takie białe sobie szukałam. Zobaczymy, jak będą leżały. Ciąg dalszy przymierzenia, teraz jest pora na spodnie. Białe, fajne. Też mi się podobają. Z boku z takim zamkiem. Fajne. W tej bluzce? Nie, ładnie ściągałam. Chyba teraz jeszcze przymierzę sobie ten. To już. I powiedzcie, w czym jest Gabi najładniejszy? Jaki zestaw? Mówcie, piszcie w komentarzu. Przepraszam, że tak mówię, ale jestem po drugiej stronie. No i zobaczcie, nie fajna taka laska? Kolejne spodnie. No na komunię, super. Tylko, że wiesz, nie w ciebie majtkach, bo buciki na obcasie leciutkie. Fajne są. Z takim zapięciem. Fajne super, są. Ja. I tak fajnie leżą, naprawdę. No. Podobają no, kurczę, mi się. Powiedzcie, no na słabnie człowiek jeździł do Düsseldorfa z Bochum. Ale nawet tak dochodzenie, nie tylko, że one takie wyjściowe, eleganckie. Do kościoła, no, czy do restauracji. Do znajomych, no. Fajne są. Zobacz, eleganckie. Fajne.
Wiesz, są rzeczy, które mi się podobają. Podobają się? No, ale i cena mi się podoba, weź. Ale fajne, ale na komunię. Szypomy się, bo mam te jeszcze te tamte. A ile one? No. Tak dla informacji nie tu. Z tą masz. Z tą masz. Przepraszam. 145 chyba. Tak zabij w marynarę, co wygląda. Ona jest niby 38. No jest 38. Jestem ciekawa, 36, ale nie ma 36, nie. Ale wydaje mi się, że to chyba, jest chyba... Chyba jest okej, okay, wiesz? A nie lubisz takich kompletów? Ale ten, powiem ci, że mi się bardzo podoba. Zobacz. Fajny jest. Można się zapiąć. Tylko, że nie lubię zapięte, do tego takie ładne są. No nie powiedzcie, że nie pięknie, do tego jakaś... Koszula, znaczy koszula, bluzka nawet, bo koszuli nie lubię tego już do marynarki, bardziej wolę. Do tego buciki. Fajne. Czuję, podoba że żyjesz, mi się. Co? No, ten zestaw mi się podoba i tak bym mogła na komunię iść. Dajcie mi znać, czy ładny komplecik, czy mogłyby być. I teraz takie wzięłam sobie sportowe spodenki. Takie tutaj na gumce, ale bardzo fajne. Myślałam to kieszenie, ale nie, takie niby kieszenie z bojówkami. Bardzo fajne. Tylko dół trochę taki. A, bo to jest taki długi. No ja takich długich nie lubię. I kurczę, i to jest niby 27, Aleś, ale mi się wydaje, jak nie wiem, czy przyniósłbyś mi 26 jeszcze. Nie ma już. No nie ma już nic? Nie ma. Bo ja nie wiem, czy jeszcze nie mniejsze powinno mieć obym. Jeszcze mniejsze, to niby jest 27, ale zobacz, widzisz? Jeszcze powinna... Schudłaś. Nie, że schudłam, to jest zależy od... Ale jest w tym stroju, to naprawdę jak dziewczynka wyglądasz. Fajne, podobają mi się tak, te... Tak cię odmłodziło. Podobają teraz mi się te spodnie. No nie mówcie, teraz fajne chyba Gabi wygląda jakby miała 30 lat. Szkoda, że nie ma mniejszych. Fajne są. Domyślała sobie się też takie, tylko że mniejsze, szkoda, że nie ma, nie? Nie ma już. Szkoda, fajne są. Jeszcze Gabi taki zestaw sobie zrobiła. Zobaczcie, nawet taka marynareczka, nie tylko do komunii, można zestaw zrobić z takimi jeansami, dlatego ta bluzeczka, bardzo fajny zestaw, nawet jakbym brała sobie trampki na spacerze. Ja już lubię taki komplet. Zobacz. Taki elegancko-sportowy. Tak, super, właśnie to jest właśnie w moim stylu. I nawet sobie czy gdzieś do restauracji, czy nawet, o tak sobie wyjść, abym miała, fajnie. No i jesteśmy już w domku. Wiesz co, to słońce świeci. No, świeci. Jak tu. Tu. Chyba, bo będzie ten. I Gabi zamawiała sukienki. Zobaczymy. Przez internet. Zobaczymy jeszcze. Czy mi się spodobają te, jak ten w balcie te ciuchy. Te balcie ciuchy, powiem wam, że bardzo mi się podobały. Zastanawiam się nad tą marynarką jednak, czy sobie nie zakupię. Ale na razie przepraszam, jeszcze... że was tak marcham, ale... Ale jeszcze mamy, wiecie, czas, więc no. Chcę jeszcze sobie wiele opcji sobie zobaczyć. A sukienki wybrałam kremowe, takie naturalne, ale jeszcze przyjdą do mnie trzy. Czy to, ile masz tu? Tu mam trzy. Nie, no to dwie, bo pięć. Ciekawe, czy ta przyszła, co mi się najbardziej podobała. Aż się boję, powiem wam, bo nie lubię, tu już wiem, która, to na razie może nie. A ta chyba to ten, zobaczymy. I w sumie nie były takie tanie nawet. No nie, też nie były tanie. Asiu. Zaraziłaś mnie i zaraz po twoim filmie poszukam sobie sukienek i zobaczymy, czy to jest dla mnie pisane, czy nie. Już pierwsza sukienka założona. Ale... Chcecie zobaczyć? Co ale? Komentarze będą pisali w komentarzu. Tylko nie sprawdzać, nie mam rajstopek, ale ona jest SK niestety za mała. Jest obcisła, jest ładna, bardzo mi się podoba, ale... Brzuszek mi widać, no i widzicie, że jest bardzo opięta. Jest bardzo opięta, że się po prostu ruszać nie mogę, ale jest bardzo ładna, jest. Podoba mi się. Ale to karki niestety, są moje roboty, więc proszę nie krytykować. Ale niestety brzuszek mi widać. To musiałabym M-kę zamówić. I zamówię sobie M-kę i zobaczymy jak M-ka, bo ona i tutaj źle się tu układa. Tak, ona tutaj się trochę tak jakoś... Tak, ale o, fajna, widzicie? Bo i materiał. Do tego buciki takie kremowe, czy fajnie Belo, by dało. Zachowuj się. Nic, zamówię sobie M-kę, to odeślę, a M-kę zobaczymy, czy ona będzie się tu układała lepiej. No dobra, kolejna. Powiem wam, że ja już Gabi nie poznaję.
Bardzo mi się podoba. Tylko nie patrzcie na szpilki, bo te szpilki są nie do koloru, nie pasują. Ale mi chodzi o sam wizerunek sukienki. Oczywiście ona dopasowanie się nadaje, ale to ładna też nie zwracajcie uwagi. Tu wszystko tak ładnie leży. To taka plisowanka jest. Bardzo ładne te sukienki. Tylko inne buciki bym musiała ubrać. Teraz ubrałam tak mniej więcej. Fajne jest. I jest ostatnia na razie, trzecia. Bo dwie to przyjdą po weekendzie. To jest tak wygląda. Tylko że ona tutaj jest troszeczkę no luźna. Bym musiała tutaj albo tu leciutko ją przyszyć. Spinaczem od bielizny. Albo iść do krawca i żeby mi tutaj albo samemu tu tylko przyszyć, żeby to tak stało, bo to tak to wszystko na wierzchu. Tylko mi się wydaje, że tutaj strasznie powiększa mi tyłek. Pośladki. Tak mi się wydaje. Nie tyłek. Bo ona taka jest taka no szeroka. Ale ogólnie ładna jest. Dobra, i ocencie teraz. Która? 1, 2, 3. Amelka już wybrała sukienkę, więc... Zobaczymy na wasze komentarze. Tak, Amelka wybrała, więc wiem. Ja dla siebie już też wybrałam. Ale czy ją zakupię? Nie wiem, muszę jeszcze przemyśleć. Bo zobaczyć tamte dwie, czy jeszcze przyjdą dwie w poniedziałek, poniedziałek chyba. Zobaczymy. No a dobra. Także żegnamy się z wami. W takich ciuchowych vlogu. O, zobacz, nawet wyższa od ciebie jestem. No nie za bardzo, taki nie za malutki. Jeszcze do... No gdzie? No, ale prawie. Dobra, kończymy. Bądźcie zdrowi. Widzimy się ponownie za jakiś czas. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.